Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Witam na kolejnym spotkaniu z figurą Świętego Michała Archanioła a raczej z nim samym, bo on tu jest. Jego się nie da zamknąć w tym kawałku marmuru czy żywicy ceramicznej. On jest tysiące razy wspanialszy, piękniejszy, mocniejszy, niż przedstawiają to jego figury i wizerunki. Kiedy patrzymy na, na tę figurę, rozróżniamy różne elementy. Zwrócę uwagę na koronę z krzyżem. Korona, korona, koronka, koronki. To słowo budzi różne skojarzenia. Korona z głowy ci nie spadnie, jak się pochylisz i posłużysz drugiemu. I Święty Michał, choć z wodzem wojska niebieskiego, służy człowiekowi, jak widzimy, korona mu z głowy nie spada, zawsze jest na tej figurze. Korona kojarzy się z królem i królestwem. Królem jest Chrystus, on jest królem królów i panem panów. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Śpiewają ministranci. W ostatnią niedzielę roku, roku liturgicznego przeżywamy święto Chrystusa, króla wszechświata. A święty Michał Archanioł jest księciem. Ale oprócz króla mamy też królową. Tą królową jest Matka Boża, królowa Polski, królowa świata, królowa rodzin. Dlatego na wielu wizerunkach też jest w koronie, niekiedy się ją koronuje. Koronacja to oznaka specjalnej czci, ale też pewnego rodzaju nagroda. Ukoronowanie Matki Bożej ma miejsce w niebie. Została ukoronowana przez aniołów, jak mówimy w jednej z tajemnic Różańca. Tutaj na ziemi Matka Boża może być kojarzona z kobietą w chustce, bo tak naprawdę służyła od początku aż do końca. Za jej ziemskiego życia nie dokonano koronacji. Koronacja miała miejsce w niebie i tak jest przedstawiana na wielu figurach. A korona na głowie świętego Michała Archanioła. Przyjdź królestwo Twoje. Mówimy w każdej modlitwie. Święty Michał nazywany jest wielkim księciem. Tak mówi Pismo Święte. Tak o nim mówi drugi z aniołów Gabriel. A w dwunastym rozdziale księgi Daniela czytamy: W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę. Książę ma pewne powiązania z królem i z królową. Wystarczy sięgnąć do rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii. Jest blisko i wiele może, nawet bardzo wiele. Dzięki świętemu Michałowi odchodzi Królestwo Ciemności, a przychodzi Królestwo Boże, Królestwo Jasności. Dlatego samo tym zapewnia. Kiedy chociażby na gargano powiedział, że tu, gdzie otwiera się skała, będą przebaczane grzechy, namaścił to miejsce swoją obecnością. Kiedy ktoś wchodzi w tą świętą przestrzeń, to wówczas doświadcza jakiegoś niezwykłego pociągnięcia Bożego. Jest to pociągnięcie do tego, żeby zostawić w konfesjonale ciężary swoich grzechów. I wówczas odchodzi królestwo ciemności, a wchodzi Królestwo Boże, Książę. Dla mnie to także skojarzenie z grą w szachy. Jeśli ktoś gra w szachy, to wie, że najważniejszą figurą jest król, Jezus Chrystus. Ale potrzebna jest też królowa, Hetman, czyli Matka Boża. Tyś naszą hetmanką śpiewamy w jednej z pieśni. I potrzebne są tak zwane gońce albo laufry. One mają dużą moc rażenia i obrony. Aby obronić pozycję króla na szachownicy naszego życia czyli Chrystusa, jednokrotnie potrzebujemy wsparcia królowej i gońców. Czyli laufrów, i tak to można przenieść na nasze życie duchowe. A zatem ile razy spojrzymy na koronę świętego Michała Archanioła, czujmy się wezwani, żeby służyć. Bo jak Jemu, tak i nam korona z głowy nie spadnie. A poza tym pamiętajmy o tym, że żeby być blisko Królowej i króla, Jezusa i Maryi, w nich jest nasze zwycięstwo. Święty Michale, wielki książę, prowadź nas do królowej i do króla. Niech przyjdzie królestwo Boże. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. I jak zawsze prośba, subskrybujcie nasz kanał, polećcie innym. Świat aniołów jest otwarty dla wszystkich.